pomijamy to, proszę Państwa, w Polsce jest bardzo niski odsetek łączności przewodowej. Od momentu rozpowszechnienia się łączności bezprzewodowej, czyli telefonii komórkowej, która przecież jest stosunkowo podatna na zniszczenie i na, mówmy się, na sytuacje kryzysowe, łączność przewodowa znacząco wolniej się rozwija. Kwestia samoobrony, zdolności samoobronnych, morale to są te obszary, które tu Państwo widzą. Integracja społeczna, świadomość więzi społecznych, lokalnych. Za tym idzie rozwój czegoś, co się nazywa kontrwywiadem obywatelskim. Oczywiście edukacja proobronna i wszelkie formy obrony terytorialnej, niekoniecznie w kontekście ściśle wojennym. Wzorcem mogą być służby specjalne, kontrwywiad Izraela. Ta Unseen Shield jest właśnie tym, o co chodzi w kontrwywiadzie obywatelskim. Kontrwywiad Izraela opiera się w dużej mierze na, nie chcę powiedzieć, emerytach, ale na ochotnikach, na kontrwywiadzie obywatelskim, oczywiście oprócz profesjonalnych służb, które się tym zajmują. I kilka, może więcej słów odnośnie tych kwestii typowo obronnych. Oczywiście chodzi tutaj o kontrwywiad pasywny, o pewne rozpoznanie, nie chodzi tutaj o działania operacyjne. Jeżeli chodzi o edukację proobronną, no to ona w związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą zdobywa coraz większą popularność. Więc może to będzie jeden z efektów całej tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, ale to jest też kwestia takich działań bardzo cywilnych, takich, które nie istnieją na przykład w obszarze naszych szkół, gdzie właściwie nie przeprowadza się alarmów antyterrorystycznych, czy nawet alarmów przeciwpożarowych, co jest codziennością na przykład w szkołach amerykańskich. I tak dalej, nie będę się przy tym zatrzymywał. Kilka wniosków na koniec. Co można zrobić? Moim zdaniem podstawą jest wzmocnienie również ustawowe roli osiedli, rad osiedli tych właśnie lokalnych społeczności, ale w skali 2, 4, 5 tysięcy mieszkańców, nie rad osiedli, które obejmują zupełnie anonimowe skupiska liczące 20-25 tysięcy ludzi, bo to nie spełni swojej roli. To nie temu rada osiedla powinna służyć. Właśnie w tych mniejszych strukturach, wykorzystując różnego rodzaju narzędzia prawne, planistyczne, można próbować dokonywać wszelkich działań, które będą służyć wzmocnieniu odporności społeczności lokalnych na sytuacje kryzysowe. Z tym wiąże się sprzyjanie rozproszeniu i dywersyfikacji źródeł i dostaw energii. To, o czym dzisiaj już mówiono, to, co jest kluczowe, jeszcze raz powtarzam, z punktu widzenia myślenia o bezpieczeństwie. Aczkolwiek nie powiedziałem o tym, szereg potrzeb obronności, potrzeb bezpieczeństwa stoi w sprzeczności z założeniami polityki klimatycznej, no bo musimy być skuteczni. Jeżeli chodzi o, mogę podać przykład, spalanie czołgu Abrams oraz samolotu wielozadaniowego F-35 jest bardzo podobne. To jest około 8 litrów paliwa na 1 km, przejechane albo przeleciane. Więc w kwestii broni, przemysłu zbrojeniowego raczej nie będziemy dostosowywali się do polityki klimatycznej, natomiast możemy robić na zupełnie innym poziomie. Niekiedy te potrzeby stoją ze sobą w sprzeczności. Kolejny element, o którym też już tutaj w poprzedniej sesji mówiono, czyli próba działania na rzecz lokalnej produkcji żywności, ale niekoniecznie hobbystycznej. Oczywiście dobrze jest hodować winorość, czy ustawiać ule w mieście, ale tu chodzi raczej o coś, co byłoby efektywne. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, z jednego ara z kwadratu 10 na 10 metrów można pozyskać około 500 kg ziemniaków. Mało kto o tym pamięta, ale kto wie, może będziemy musieli sobie o tym przypomnieć. Za tym idą wszystkie inne elementy związane z lokalną produkcją żywności. No i ogólne wzmacnianie zdolności obronnych, to może z planowaniem ma mniejszy związek, łączy się o tyle, o ile dotyczy integracji społecznej, wspólnego działania, łączenia zainteresowań we wspólnym celu i wszystko razem dotyczy tak naprawdę tego elementu morale, tych zdolności współdziałania społecznego. Dziękuję Państwu.